serdecznie, Szymon z Polankiewicz, z tej strony się kłania. Właśnie niebo zostało zakłócone, ten błękit nieba został zakłócony tymi krzyżami, które sieją tutaj nam samoloty. Jakżeż tępymi muszą być ci, którzy to wszystko czynią. Na pewno, mała uwaga, człowiek człowiekowi nie robi takich rzeczy, więc tutaj pewnie za chwileczkę pokażę troszkę tego nieba z naszego podwórka tutaj, z naszego królestwa, z naszego księstwa, pokażę jak to wygląda. Nie ukrywam, że intensyfikacja ostatnio tych działań jest dosyć duża, a nawet powiedziałbym bardzo duża. Prawdopodobnie chodzi o nic innego, jak tylko wzmocnienie tych niuansów chorobowych, aby w razie czego powiedzieć tak, mamy czwartą, potem piątą, potem dziesiątą falę i by jak największą ilość ludzi wrzucić w ten mechanizm, ten program testowania ludzi, jak dużo mogą przyjąć trucizny, żeby przeżyli, czego efekty zresztą już są dosyć widoczne, bo ludzie mają dziwne przypadłości, których wcześniej nie mieli. Jest sporo przypadłości typu śmierć się pojawia itd. itp. W związku z tym, żeby to wzmocnić, żeby jeszcze bardziej ludzi wystraszyć, stosuje się właśnie chemtrails między innymi, no oprócz tych wszystkich straszaków, oprócz tych praw i prawd telewizyjnych. Oczywiście na to wszystko jest pewnego rodzaju antidotum, bo to jest na to wszystkie, jest między innymi las, który ma ujemną jonizację, to 5G przez las się nie przebija, więc dlatego wycinają te lasy itd. itp., prawda? I te wszystkie związki chemiczne, pożywienie nie jest pożywieniem, jest jedzeniem, które jest jedną wielką trucizną, że od pszenicy zacznę, która jeszcze drzewiej była traktowana, aby zmienić tą strukturę między innymi gazem musztardowym, a potem metodami z obozu na A, kończącym się na C mniej więcej, TZ pisany w takim języku nazistów niemieckich. Zatem te wszystkie rzeczy się dzieją, są i one tylko wystarczy obserwować, układać te pewne fakty, wyciągać z tego wnioski i szukać ratunku w naturze, szukać pomocy w naturze, szukać rozwiązań w naturze. Tak jak mówię, to jest las, to jest owoce, jałowce. Już nie mówię o siatce Faradaya, prawda, bo nie każdego stać na to, żeby zrobić coś takiego, żeby umiał itd. itp. Ale do tego wszystkiego radość, miłość, wybaczenie, wybaczanie, jakby zdanie sobie sprawy z tego, że mamy olbrzymią tu w sercu moc, o czym doskonale ci uzurpatorzy, te łajzy, że tak się wyrażę, zarządzające tym krajem, tym tutaj ziemskim światem, doskonale o tym wiedzą, dlatego wyłączają, dają tą taką blokadę, powodują, w której umysł się nie połączy i psychika nie połączy się z sercem i vice versa. I stąd też tak wiele jest ludzi, którzy uwierzyli w nowego Boga typu prawdy i prawa telewizyjne. Teraz proszę spojrzeć, cóż takiego na tym niebie te tępe stwory robią, bo trzeba być tępym, żeby aż tak dalece, bo przecież gdyby chcieli faktycznie nas już wykończyć, to już dawno by zrobili w sposób o wiele prostszy, ale oni dbają o to, że przy okazji oczywiście czerpią energię, bo to jest wojna o energię, między innymi wojna o duszę, ale mogliby z tego skorzystać, czynią to szybciej, wiedzą w takim układzie coś, z czego większość użytkowników tego świata, mówiąc o ludziach, czy już człowiekopodobnych często, nie zdają sobie sprawy. A zatem spójrz, cóż takiego na tym niebie te łajzy uzurpatorskie czynią. Powtórzę, jak tępi muszą być ci włodarze, którzy aż uciekają się do tak drastycznych metod, siejąc na niebie tą chemię, te różne dziwne nanocząsteczki, parę innych jeszcze pewnikiem. A wynika to z tego, że mają doskonałą wiedzę na temat tego, jak ludzie, jaką mają olbrzymią potęgę. To wszystko czynią. No najzabawniejsze, że ci, którzy siedzą w tych samolotach, przygotowują te trucizny, to wszystko niefajne, to z wyglądu są ludzie, ale proszę pamiętać, że człowiek człowiekowi nie robi tak perfidnych rzeczy. Takie symboliczne krzyż nam dają na drogę, prawda? No, cokolwiek byśmy nie mówili, są skuteczni w tym, co robią w pewien sposób, a z drugiej strony, skoro uciekają się do aż tak drastycznych rzeczy, żeby wywołać kolejną jakąś tam falę, żeby trochę ludzi odczyli stan chorobowy, stan braku homeostazy, żeby wrzucili się w lęk, że znowu jakiś tam dziwny stwór, świrus, nieświrus atakuje, bawią się właśnie w tego typu rzeczy, wspierając ten element ewentualnego
przestraszenia ludzi i zrozumienia, że się coraz gorzej czują, już tam pomijam te 5G, które stosowane jest, ale las jest mądry, muszą więc lasy wycinać, bo las nie przypuszcza tego paskudztwa. Tutaj to chemtrails, prawda? No i wiele innych dziwnych rzeczy. A przecież tak naprawdę kiedyś Matka Ziemia się ocząśnie po raz kolejny, pokaże nam palec wskazujący, jak to jest, fakujący, przepraszam, w którymś momencie ocząśnie się z nas, jak pies wychodzący z wody się ocząsa, no i będzie budowa czegoś od nowa. No, to staną tam ci dziwni, którzy właściwie z ludzkością, z człowieczeństwem, z tą taką częścią głęboką nie mają wspólnego. Powtórzę, człowiek człowiekowi nie czyni takich rzeczy. W związku z tym ci, którzy to czynią, to są jakieś gady, płazy, stwory, kosmici popaprani. No, a jeśli już to są osoby człowiekokształtne, to są tylko człowiekopodobni, nie mający nic wspólnego z człowiekiem, ale no, sporo ludzi w nich wpatrzonych jest jak stwórców. Zamienili stwórcę tego wielkiego ducha, tego wielkiego manitu, mówiąc po indiańsku, zamienili na to, co widzą w prawdach i prawach telewizyjnych. Widziałeś właśnie cały ten fragment tego wszystkiego, co tam się dzieje. Nie ukrywam, powtórzę jeszcze raz, intensyfikacja w ostatnim czasie jest tego bardzo dużo. W soboty obserwowaliśmy to, wcześniej kilka dni również. Dzisiaj rano już gdzieś tam takie rzeczy się działy. Wczoraj już się działy, prawda? I dzisiaj ponownie, szczególnie wieczorem, aż mówię do małżonki, chodź, spójrz, co też czynią te łajzowskie, uzurpatorskie stwory. Małżonka mówi, a nawet nie chcę patrzeć na to. I uśmiechnęła się, żyjmy tym dobrym życiem, tym życiem podłączenia się pod wielkiego ducha, pod tego stwórcę, pod tą najwyższą wibrację, energię, duchowość. Szymon Spolankiewicz z tej strony się kłania. Przy okazji podpowiem, najzdrowszy sklep teoria.pl to jest też metoda na to, aby się troszkę przynajmniej uodpornić na te dziwne rzeczy, albo w całości nawet. Biogabinet terapii naturalnych, czyli medycyna zdrowia, biogabinet.eu. Tutaj też wiele wspieramy, pomagamy, na ile możemy i czasowo, prawda, wyrobić się, bo też chcielibyśmy czasami spokojnie dla siebie pożyć. No i oczywiście to wszystko ubrane w ramach Centrum Mocy, czyli NAS, to Centrum Mocy NAS, mistrzów bioenergoterapii Elżbiety i Szymona Spolankiewicz. Dla się dobrze. Do New Yorku.